Ten model, czyli G11, produkowany był w latach 2015 do 2022. Myślę, że aktualnie taka siódemka jako nowa byłaby warta około 800 tysięcy złotych. No, musi być lepszy wynik. Na początku kwietnia pokazałem Wam podstawową wersję BMW serii 7, tak zwanego Bobra, czyli z tym dużym grillem. No i w tamtym materiale wspominałem o tym, że mam jeszcze dostęp do bardzo bogato wyposażonego egzemplarza przedliftingowego. No i właśnie taki stoi przede mną. Jest to BMW 730D G11, oczywiście z 2017 roku, w praktycznie najbogatszej wersji wyposażenia za, uwaga, prawie 600 tysięcy złotych. A wiecie, ile to w tamtym czasie było pieniędzy w 2017 roku? No tak dla porównania, w 2017 za podstawową siódemkę trzeba było dać 425, a teraz 600 tysięcy złotych, więc zobaczcie, jak te samochody podrożały. Myślę, że aktualnie taka siódemka jako nowa byłaby warta około 800 tysięcy złotych, a może i więcej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zrób to teraz. Kliknij przycisk, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Oczywiście muszą mnie tutaj złapać deszcz. Ten model, czyli G11, produkowany był w latach 2015 do 2022. Co do jednostki, którą mamy tutaj pod maską, jest to B57, czyli rzędowy, sześciocylindrowy, 3-litrowy diesel, który swoją premierę miał właśnie w tym samochodzie. Swoją drogą coraz ciężej jest o takie silniki diesla, zwłaszcza silniki sześciocylindrowe w nowych samochodach z salonu, także no niestety, ale są to silniki po prostu na wymarciu. Jeżeli chodzi o G11, to dostępnych było kilka odmian, jeżeli chodzi o diesle, bo będziemy mówić o dieslach. No i różniły się, bo wszystkie były 3-litrowe, wszystkie to były B57, różniły się mocą, no i oczywiście ilością turbosprężarek. To jest podstawowa wersja o mocy 265 koni z jedną turbosprężarką. Z dwoma turbosprężarkami były wersje 286, 320 i 340 koni. Także słuchajcie, naprawdę już bardzo dużo, ale uwaga, była też wersja 400-konna, która miała 4 turbosprężarki. No i teraz pytanie, czy to były 4 turbosprężarki, czy to może były 2 turbosprężarki typu Twinscroll, bo tego nie udało mi się znaleźć, ale Wy na pewno wiecie, także piszcie śmiało w komentarzach. Wybrać można było oczywiście wersję z napędem na tył, czyli RWD, no i X-Drive'a, czyli AWD, czyli z napędem na 4 koła. Tutaj mamy wersję AWD, a większość tak naprawdę tych siódemek zostało sprzedanych z X-Drive'em ze względów po prostu na bezpieczeństwo. Bazowo ta siódemka startowała z tym silnikiem i napędem X-Drive od 425 tysięcy, no i właściciel doposażył jednak to auto z zewnątrz w kilka smaczków. I teraz uwaga, zacznijmy od kół. Mamy tutaj 19-calowe obręcze Double Spoke 630 za, uwaga, 8,5 tysiąca złotych. 245 na 45 na 19, bo one widzę Bridgestone Potenza, i z tyłu rozmiar 275 na 40 na 19, także z tyłu mamy szerszy kapieć. Mamy tutaj także szafirowo-czarny metalizowany lakier za 5600 zł. Kolejną sprawą są te laserowe reflektory, czyli no są to tak naprawdę reflektory LEDowe, ale projekcja jest laserowa i uwaga, to jest część pakietu Driving Innovation Plus za bagatela ponad 30 tysięcy złotych. W skład tego pakietu wchodzi także taki wielofunkcyjny kluczyk z wyświetlaczem, zdalne parkowanie z pilota oczywiście za pomocą tego kluczyka, dodatkowo indukcyjne ładowanie telefonu, asystent parkowania z kamerami 3D. Proszę bardzo, tutaj mamy pierwszą kamerę, po bokach kamery w lusterku, no i z tyłu mamy tutaj kamerę o tablicy rejestracyjnej, także to jest taki system kamery 3D. No i zapomniałbym o diodowych reflektorach przeciwmgłowych. Teraz uwaga, zanim przejdziemy do wnętrza, trzeba wspomnieć o pakiecie First Class za, uwaga, 50 tysięcy złotych. No i za tą skromną walizkę pieniędzy dostaniemy na przykład system domykania drzwi z przodu i z tyłu, czyli tak zwane soft close'y, tak? O, proszę bardzo. I z tyłu to samo. Dodatkowo mamy tutaj nagłośnienie Bowers & Wilkins, 16 głośników, ponad 1000 W mocy, no i niesamowita jakość dźwięku, naprawdę. Raz,
2, 3, 4, 5, 6, 7, pod fotelami też są głośniki, no i z tyłu 8, 9, 10 i tak dalej, 16 głośników, także robi wrażenie. Mamy tutaj także aktywną wentylację foteli z przodu i z tyłu, czyli wiadomo, wentylowane kanapy przód i tył, rolety przeciwsłoneczne, boczne i tylne, masaż dla przednich i tylnych foteli, to pokażę później, zwłaszcza z tyłu, no i pakiet Ambient Air, czyli takie coś, czyli to jest po prostu taki zapaszek, który ulatnia się z nawiewów. Bardzo fajna rzecz, aczkolwiek czy tak potrzebna, no ale część pakietu, więc no, z tego nie da się jakby zrezygnować. I zobaczcie, przejechałem dzisiaj 40 parę kilometrów, tak naprawdę praktycznie było mi nadal przekroczyć 180 tysięcy przebiegu, bo ten samochód ma 180 tysięcy, za chwilę pokażę w jakim jest stanie. I zobaczcie, 8,1, natomiast właściciel nie resetował licznika, uwaga, od 9431 kilometrów. Udało mu się 7,5 zużycie wykręcić, jest to spokojny kierowca i uważam, że takie zużycie paliwa to jest naprawdę rewelacja. No ale słuchajcie, dobra, wracamy do opisu wnętrza. Zobaczcie, całe wnętrze wykończone jest ze skóry, podkreślam to jeszcze raz, ze skóry, z prawdziwej skóry. Jest to skóra nappa w kolorze kości słoniowej. No i jest to element pakietu Business Class za, uwaga, prawie 28 tysięcy złotych. W jego skład wchodzą komfortowe fotele z przodu i z tyłu. No i to właśnie widać, jak to wygląda, czyli mamy tutaj, zobaczcie, regulowane zagłówki, taki fotel, który jest charakterystycznie wykonany, z takimi przeszyciami, oczywiście perforowany, czyli wentylowany, no i tutaj mamy z przodu regulację podparcia naszych ud. Oczywiście regulowana jest także sama kolumna kierownicy, jest ona regulowana elektrycznie i mamy, jak widać, także odgrzewanie tej kierownicy. No i teraz tak, co wymagało mniejszej dopłaty? Słuchajcie, takie dekory, jak sami tutaj widzicie, jest to drewno szlachetne topola słojowana szara. No i ten dodatek kosztował już tylko 2800 zł, także porównując do tych wcześniejszych rzeczy, naprawdę mało, chociaż tam to były pakiety, wiadomo. Aha, i ta kierownica jest też sportowa, ona kosztowała 1000 zł, coś koło tego. I tak, jedyną rzeczą, do której bym się przyczepił, to uwaga, zobaczcie, tu wszędzie naprawdę mamy piękną skórę i tak dalej, ale słupki oraz podsufitka jest wykonana z takiego zwykłego materiału, jak w bazowej wersji, mam wrażenie. I to uważam, że nie pasuje do tego wnętrza. Ja tutaj widzę alkantarę, ale z drugiej strony to już jest też taka fanaberia, która by tak naprawdę te wnętrze po prostu dopieściła do granic możliwości. Ale tak poza tym, co można powiedzieć o BMW serii 7? Słuchajcie, skupmy się teraz może nie na bajerach, tylko na tym, co naprawdę Was interesuje, czyli na zużyciu wnętrza. Potem powiemy też o usterkach, o awariach, bo ten samochód miał awarię. Kilka rzeczy zostało wymienionych. Kilkadziesiąt tysięcy złotych zostało wydane tutaj tak naprawdę na naprawy, ale to później. Natomiast 180 tysięcy przejechane, 2017 rok, jeżeli dobrze pamiętam, auto odebrane w maju, także już ma kilka latek na karku, no takie 5-6 lat można powiedzieć, auto już przejechało. I jeżeli chodzi o kierownicę, słuchajcie, zero, nie ma absolutnie zużycia. Tutaj boczek kierowcy widać, że był trzymany łokieć i tutaj jest lekko przetarte. Skórę nappa, jest to prawdziwa skóra, podejrzewam, można to zafarbować, więc to wyglądałoby naprawdę super. Poza tym te wszystkie listwy, tu nic nie jest absolutnie zużyte. Po tej stronie jakieś tam minimalne ślady zużycia, ale to takie naprawdę minimalne. No i jeżeli chodzi o fotel kierowcy, no to tutaj już troszkę widać, chociaż jak na jasną tapicerkę, to słuchajcie, zobaczcie, naprawdę niewielkie ślady zużycia. Widać tutaj przetarcie lekkie na najbardziej wystającym elemencie, lekko popękana skóra. No i tak samo tutaj, w tym miejscu oraz tutaj taka lamówka, można powiedzieć, jak to się tam nazywa, to tak chyba taki element odblaskowy w nocy. A jeżeli chodzi o samo siedzisko, o oparcie, to tu praktycznie nie ma żadnych oznak zużycia. Tutaj ta lamówka, tak samo widzę. Często w takich fotelach jest popękana już ta skóra perforowana. Ja tutaj widzę, że ten właściciel dbał.
I właśnie, a propos właściciela, z tym samochodem niedługo będzie się żegnał, ponieważ wyszła nowa siódemka, on tą siódemkę kupi, ale czeka po prostu na wersję z dieslem, no bo elektryka, no nie, to nie jest fan elektryków. Co więcej, słuchajcie, mamy tutaj head up, nie wiem czy go widzicie, oczywiście kolejna rzecz, która wymaga dopłaty, no i właśnie wszystkie te dodatki windują cenę tego samochodu do 585 tysięcy złotych, także z 425 do 585 tysięcy złotych. Trochę tutaj dodatków jest, ale właściciel przez to jest naprawdę mega zadowolony, nie wyobraża sobie w ogóle zupełnie innego auta, idealne auto na co dzień i tak dalej. Co ciekawe, parkuje pod chmurką, nie w garażu. No i nikt do tego auta się nie dobierał. Także jak widać, można BMW 7 sobie śmigać przez ileś tam lat, jeździć jednak spore dystanse i z tym samochodem, jakby tym samochodem nikt się na szczęście jeszcze nie zainteresował. Słuchałem sobie przed chwilą różnych wykonawców, Metallica i tak dalej, Red Hot Chili Peppers. To audio naprawdę, jeżeli kupujecie używkę, szukacie używki, takie siódemki, to naprawdę szukajcie tego systemu audio, bo naprawdę warto. I teraz uwaga, z ciekawości wszedłem sobie w Allegro, można sobie kupić taki system Bowers & Wilkins i jest wystawiona jedna aukcja takich kompletu głośników ze sterownikiem za 11 tysięcy złotych, ale nie obejmuje ona tego głośnika. I z tego co pamiętam, ten system audio jest ze spalonego auta, także no nie wiem, czy to byłby dobry pomysł generalnie, ale ten głośnik, no niestety, tej aukcji nie był dostępny. Także zobaczcie, po tylu latach jeszcze za 11 tysięcy złotych trzeba, 11 tysięcy trzeba dopłacić po prostu, żeby używany taki system mieć i żeby sobie przełożyć do swojego egzemplarza, ale podejrzewam, że całą deskę wtedy trzeba rozpurować, także nie wiem, czy to jest jakiś sens tego wszystkiego. No jak przystało na siódemkę, zajrzyjmy jeszcze sobie tutaj z tyłu do tego przepasnego wnętrza. Aha, przy okazji siódemki, którą nagrywałem wtedy nową, to była bazowa wersja, powiedziałem, że zobaczcie, mamy tutaj, nie mamy takiego skokowego jakby otwarcia drzwi, tylko ja mogę sobie te drzwi, o zobaczcie, co kawałeczek przesuwać. Nie ma tutaj takiego skokowego otwarcia drzwi. No i zobaczcie, mamy tu roletkę, czyli część tego pakietu, o którym wcześniej wspomniałem. Zobaczcie, co mamy tutaj. To jest iście prezydencka wersja. Tutaj, jak się wsiądzie, to są salony. Dosłownie salony tu są. I teraz zobaczcie, mogę sobie o tą roletkę zamknąć. Tą roletkę zamknąć. A i na końcu jeszcze tą. Tutaj to jest po prostu coś pięknego. Natomiast jeżeli chodzi o ilość miejsca we wnętrzu, jest to wersja standardowa. Nie jest to long. No i zobaczcie, pomimo tego mamy maksymalnie opuszczony fotel, na którym siedziałem przed chwilą. Moje buty się mieszczą jeszcze letnie, natomiast już do oparcia tego fotela mam tam tak cztery palce wolnej przestrzeni, natomiast nad głową już tylko dwa palce. Ale uwaga, mamy tutaj regulację tej kanapy. Możemy sobie tą kanapę, no ona jest akurat teraz najniżej jak się tylko da. Także możemy sobie podwyższyć tutaj tą przednią część. Możemy sobie tutaj zwiększyć podparcie do lędźwiowej części, tak? Czyli ta poduszka, która jest tutaj, która uciska jakby moje lędźwie, która napiera na moje lędźwie. Mamy także, proszę bardzo, regulację pochylenia tej kanapy. No i oczywiście regulację wysokości zagłówka, a także przód, tył. Zobaczcie, mamy tutaj na przykład właśnie możliwość regulacji za pomocą takiego wizualnego, że tak powiem, no, za pomocą takiego ekranu. Możemy sobie tutaj włączyć na przykład masaż lędźwi i w tym momencie, o, opowiem wam, że nawet mnie trochę masuje. To nie jest taki, wiecie, udawany masaż jak w niektórych samochodach, że coś tam niby czujemy, ale tak nie do końca. A tutaj to tak faktycznie działa. Także możemy sobie tutaj też zmienić oświetlenie wnętrza, właśnie włączyć te wszystkie osłony przeciwsłoneczne, bawić się klimatyzacją, zmieniać kierowcy, wkurzać go i zmieniać piosenki. No i oczywiście wyświetlać sobie informacje dotyczące jazdy, czyli tam spalanie i takie tam inne rzeczy. Także to, słuchajcie, tak to wygląda. Jeszcze pokażę wam ten fotel jakby w szczegółach. Zobaczcie, mięciutkie poduszeczki, bardzo ładnie tu wszystko jest wykończone z taką dbałością.
miękkie, jest to naprawdę, czuć, że to jest prawdziwa skóra, jest to najwyższa jakość. No naprawdę świetna sprawa, ale mam teraz jedną uwagę i to powiem głośno, szczerze. Oprócz tej Alcantary uważam, że trochę za mało jest miejsca, jeżeli chcemy sobie tą kanapę rozłożyć tutaj na długość, jadąc właśnie do Poznania. Słuchajcie, jeżeli mam 1,82 m wzrostu, ja się chcę rozłożyć tutaj, rozwinąć sobie tą kanapę w pozycję taką jakby półleżącą, no to wtedy już zaczyna mi brakować tego miejsca na nogi. Także long byłby w tej odmianie lepszy. No ale słuchajcie, tak naprawdę nawet nie rozkładając tej kanapy, jedzie się tutaj naprawdę bardzo, bardzo, bardzo komfortowo i na po prostu wygodę nie ma co naprawdę narzekać. Silnik jest to jednostka B57, tak jak powiedziałem wcześniej, Twin Power Turbo, jedna turbosprężarka typu Twin Scroll, 265 koni mechanicznych, praktycznie leży na przedniej osi, także zobaczcie, ile z przodu jeszcze tutaj miejsca zostało, odtąd dotąd, naprawdę full miejsca, jakby to był Audi, to silnik byłby, leżałby praktycznie na nerkach i przez to byłoby więcej miejsca wewnętrznego, ale dzięki temu ta BMW naprawdę fajnie się prowadzi, chociaż od siódemki, pamiętajcie, nie oczekujcie sportowych właściwości jezdnych. No i co? No i tyle, może odpalmy tą jednostkę i zobaczcie, jak ona pracuje. Pasy automatycznie dociągnęły mi się do klatki piersiowej. Nie wiem, czy wspomniałem o head-upie. Nie wspomniałem też o Night Vision, z tego co pamiętam. Jest to taki układ, który włącza się tutaj o, za pomocą tego przycisku. No teraz jest oczywiście za jasno. Night Vision, jak sama nazwa wskazuje, przydaje się w nocy. Bardzo fajnie wskazuje na przykład zwierzęta, które gdzieś są tam poukrywane w pobliżu drogi. Podświetla te zwierzęta wiązką diody LED, czy tam wiązką lasera, jak to woli. Ułatwia w ten sposób nam po prostu wykrycie tej zwierzyny, która no, czai się i nie wiadomo kiedy wskoczyć może nam pod koła. Co więcej, samochód jest naprawdę mega komfortowy, jest naprawdę bardzo dynamiczny. Za chwilę wjedziemy sobie na drogę ekspresową i zobaczymy, jak wygląda przyspieszenie tej konkretnej wersji, przypominam, 730D X-Drive o mocy 265 koni mechanicznych, 180 tysięcy przejechane, także silnik już jest naprawdę mega, mega, mega dotarty. Jakby ktoś był zainteresowany, no to oglądać ten film, ponieważ właściciel, tak jak powiedziałem, no tak myślę, że za rok już będzie chciał sprzedać ten samochód, jak tylko w jego ręce wpadnie nowa siódemka w wersji oczywiście diesla. A tak poza tym, słuchajcie, jak wyglądała eksploatacja dotychczas, jeżeli chodzi o ten samochód, bo w sumie nie powiedziałem najważniejszego. Jest to pierwszy właściciel, oczywiście polski salon kupiony we Wrocławiu, jeśli dobrze pamiętam, od nowości eksploatowany przez jednego, jedynego właściciela aż do dzisiaj. No i uwaga, jakie były wydatki związane z tym samochodem? Oczywiście nie będę mówił tutaj o jakichś kosztach związanych z serwisem olejowym, jakimś tam i tak dalej, a po prostu powiem tylko i wyłącznie o usterkach. I teraz uwaga, przy 170 tysiącach kilometrów, jakoś tam może ciutkę więcej było, ale załóżmy 170 tysięcy kilometrów, nastąpiła w zasadzie pierwsza i jedyna, a nie, przepraszam, nie pierwsza i jedyna, dobra, może 160 tysięcy miał ten samochód, już też dokładnie tak nie pamiętam, mniejsza o to. Załóżmy 170 tysięcy przejechane kilometrów i nastąpiła awaria. Uwaga, okazało się turbosprężarki, samochód trafił na serwis i tam było jeszcze coś z zawieszeniem. I teraz uwaga, wymieniona została ta turbosprężarka tutaj, wymieniane zostały dwa miechy pneumatyczne, ponieważ mamy tutaj zawieszenie pneumatyczne. I teraz uwaga, zostały wymieniona turbosprężarka, dwa miechy pneumatyczne, no i oczywiście całe zawieszenie przednie, czyli tam te wahacze, łączniki, stabilizatora i tak dalej, to wszystko, uwaga, kosztowało, zgadnijcie ile? 80 tysięcy złotych, brutto już, także
no nie mało. Na szczęście zostało to zrobione na gwarancji, więc właściciel nie poniósł tutaj żadnych finansowych konsekwencji, wydatków. No i skończyło się to dla niego dobrze. Szczęśliwie odebrał samochód. W ogóle pamiętam, problem był z częściami, bo tam jeszcze w międzyczasie się coś tam jeszcze zepsuło, już nie pamiętam co, na serwisie. I problem był właśnie z dostępnością tamtej części, ale uwaga, samochód został odebrany z salonu i teraz właśnie mam nadzieję, że nie przekręciłem tej historii. I za chwilę nastąpiła awaria, uwaga, jakiegoś przycisku chyba do resetowania kilometrów, czy coś takiego, gdziekolwiek on jest, bo chyba tutaj nie ma fizycznego przycisku. Natomiast okazało się, że trzeba było wymienić, uwaga, cały ten wyświetlacz tutaj. I właśnie ten przebieg, te 9400 coś kilometrów, jest od momentu, kiedy został wymieniony ten wyświetlacz. Także słuchajcie, no... A, tu jest ten przycisk, to chyba o ten przycisk chodzi. O. No i okazało się, mam nadzieję, że nie przekręciłem tutaj. Jeżeli przekręciłem, no to dodam adnotację. Także został... O, tutaj są takie... Tam, nie wiedziałem, tutaj to jest takie... Nie jest wyświetlacz, tylko to jest takie realne, takie... No, prawdziwe to jest taka obwódka. No i zostało to wymienione. Został wymieniony z powodu jednego tego kuźwa przycisku. Został wymieniony cały wyświetlacz. Także tak to wszystko niestety wygląda. No i mimo wszystko właściciel uważa, że naprawdę to jest idealny samochód dla jego potrzeb. Słuchajcie, on jeździ sam z żoną, także to już jest dorosły gość. I mimo wszystko, słuchajcie, nie jeździ z kilkoma, nie ma tutaj jakichś dzieci, nie wozi tutaj i tak dalej dzieci. I pomimo tego, słuchajcie, kupuje siódemkę w dalszym ciągu. Dlaczego? Bo po prostu ten samochód jest wart tych pieniędzy. Ten komfort, to wszystko, to co on daje, te nowinki technologiczne, to jak on wygląda, no i oczywiście to jak ten samochód brzmi. Nie mówię teraz o silniku diesla, tylko o nagłośnieniu, bo jak powinniście się domyśleć, że skoro ktoś kupuje auto i dokłada tyle pieniędzy za system nagłośnienia, to naprawdę musi uwielbiać muzykę i tak też właśnie jest w tym wypadku. Ten aktualny właściciel uwielbia po prostu muzykę. Uwielbia po prostu słuchać tej muzyki. No a tak poza tym, jeżeli chodzi o ten silnik B57, to słuchajcie, jest to właśnie nowa jednostka, która zadebiutowała w tym modelu, pod maską tego modelu, czyli G11. No i dotychczas, powiem Wam szczerze, tak trochę poszukałem i nie ma tutaj absolutnie żadnych negatywnych opinii o tym silniku. Nic się tu nie dzieje, nie słychać, żeby jakieś panewki się zacierały. Nawet z rozrządem nie za bardzo tutaj słychać, żeby się coś działo. I teraz pytanie, czy to jest kwestia tego, że te silniki nie osiągnęły jeszcze właśnie tak jak ten egzemplarz 200 tysięcy kilometrów, czy po prostu tutaj coś udoskonalono? No ja jestem przekonany, że po prostu wynika to z tego, że te samochody jeszcze nie mają jakichś przebiegów typu właśnie 200-300 tysięcy kilometrów, bo po prostu te rozrządy w każdych silnikach nowoczesnych po prostu trzeba wymieniać, pomimo tego, że są one oczywiście łańcuchowe. Natomiast sam silnik jest naprawdę rewelacyjny, auto jest genialne i za chwilę pokażę Wam dlaczego. No tak jak wcześniej tu Wam pokazałem, no teraz mamy 9,5 spalanie, ponieważ nagrywałem dla Was materiał na postoju i ten samochód trochę chodził. Natomiast, nie wiem czy Wam pokazywałem taką jedną rzecz, zobaczcie sobie tu. Z ostatnich 9438 km, 7,5 zużycia, to chyba już pokazywałem. Natomiast zresetujemy sobie teraz zużycie paliwa i pokażę Wam, ile ten samochód pali na przykład przy 100 km na godzinę. No i słuchajcie, mamy zużycie oczywiście z ostatnich 2 km, krótki odcinek testowy, ale to jest płaski odcinek, więc dlatego ja pokazuję z takich krótkich odcinków 4,4. A teraz zrobimy nawrotkę i pokażę Wam, ile paliwa zużywa ten silnik przy 140, no bo 7, 140 na godzinę jest mega, mega cicho i ten samochód mimo wszystko naprawdę potrafi zaskoczyć zużyciem paliwa. No i słuchajcie, 140 na godzinę, 7 litrów ponad by wyszło, no niestety nie udało mi się uzyskać średniej prędkości 146, bo tyle powinno wyjść przez pana z Toyoty RAV4, który zajął lewy pas i jest, był mistrzem lewego pasa. No i niestety nie dało się go wyprzedzić. Jeżeli chcecie zobaczyć przy większych prędkościach, ile ten samochód pali, no to ja już pokazałem to w innym materiale, właśnie z tą siódemką poliftową.
Tam nawet chyba pokazałem, ile taki samochód pali, bo to jest ten sam silnik. Słuchajcie, tam została tylko zwiększona moc do 286 koni. I tam pokazałem, ile ten samochód pali nawet przy 180. Tam wyszło chyba około 10 litrów, z tego co pamiętam. Także uwaga, uważam, że naprawdę jest to bardzo fajna, bardzo rozsądna wartość, naprawdę 10 litrów, 180 na godzinę. No oczywiście nie wszyscy tyle jeżdżą, nie wszyscy tak potrzebują, ale dyszka przy tak dużym zbiorniku, bo tutaj mamy 70 litrów, myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna wartość. Duża zwłoka była na początku, także nie będzie jakiegoś tam rewelacyjnego czasu. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. 7,19. Słabo. Trzeba sprawdzić jeszcze raz. O, i teraz jest o wiele lepiej. Czyli taka wymuszona kontrola startu, procedura startowa. No i uwaga, ciekawy jestem wyniku. Nie pamiętam, ile miała tamta wersja przedliftowa. Nie no, 7,34 niemożliwe. Coś mi tutaj źle zmierzyło. No musi być lepszy wynik, nie ma bata. 6,36. Myślę, że to jest realny wynik, bo tamta BMW miała 20 koni więcej i chyba miała 6,1 z tego co pamiętam. Także wszystko by się zgadzało. No nie chcę tutaj, wiecie, też męczyć tego auta, nie będę tu robił kilku prób, wystarczy. Przyspieszenie jest naprawdę wystarczające. 100-200 oczywiście nie jest dane mi zrobić na tym odcinku z tego względu, że są tutaj takie, a nie inne ograniczenia prędkości. Za używaną siódemkę G11 z początku produkcji trzeba dać tak 150 tysięcy złotych. Niemniej jednak będzie to oczywiście samochód z niepewnego źródła, ponieważ te ogłoszenia, które ja znalazłem, nie podają chociażby kraju pochodzenia. Nie wiem, czy też przebieg jest realny, bo tam powyżej 200 tysięcy kilometrów. Najtańsza siódemka to jest, co ciekawe, 750i, czyli ta wersja 4.4 V8, która z tego, co ja kojarzę, nie cieszy się dobrą reputacją, jak zresztą ten silnik 4.4 od dawna w BMW. Tam są problemy z panewkami i tak dalej, i tak dalej. Mniejsza o to, także tam trzeba wymienić po prostu na wstępie od razu panewki, żeby nie zatrzeć całego silnika, zanim będzie za późno. Natomiast takie wersje 730D już z polskiego salonu, no tak 200 tysięcy trzeba praktycznie dać. Słuchajcie, auto jest naprawdę rewelacyjne, jest bardzo wygodne, mało pali. Czego chcieć więcej? No wiadomo, rodzina chciałaby wersji kombi, to wtedy odsyłam do BMW serii 5. Myślę, że zdecydowanie bardziej rodzinny wóz, natomiast dla dojrzałego faceta, który wie czego chce, czy tam dla biznesmena, który oczekuje komfortu, luksusu i prezencji, idealne auto, nawet jako używane, chociaż jeszcze swoją drogą, bardzo drogie, no ale z drugiej strony powiedzcie mi, co dzisiaj jest tanie, no bo no niestety. Nie ma już tanich rzeczy, nie ma już tanich aut, to wszystko się skończyło. I tyle, także z mojej strony to wszystko, co chciałem powiedzieć. Auto jest świetne, właściciel je jak najbardziej poleca. Spędził już kilka lat tutaj na tym fotelu, na którym ja dzisiaj siedzę. Zakochał się w marce BMW już wiele lat temu, natomiast w siódemce, właśnie w momencie, kiedy kupił ten egzemplarz, i wygląda na to, że póki co pozostaje wierny tej serii. Także pamiętajcie o subskrypcji, łapa w górę, no i oczywiście zadawajcie pytania w komentarzu. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie, cześć.